Jesteśmy teraz w miejscu. Jesteśmy teraz w miejscu, gdzie znajduje się największy i najszerszy silos betonowy. Nie ten, który jest na Osówce na kasynie, który wskazałem w 1986 roku, który został wielkim nakładem finansowym odkopany. Ten największy silos betonowy znajduje się tu. To jest właśnie to miejsce. Dwa sypy betonowe. Prawdopodobnie pod spodem biegnie ogrzewacz. Nie jestem pewny, czy na 100%. Chłopaki z Huntera pomogli nam to dzisiaj odkopać, znaleźć. Także te teorie, które dotyczą Sobótki, dotyczą, nie wiem, Rize, włodarza, są lekko troszeczkę naciągane. Żeśmy włożyli dużo pracy, żeby odnaleźć to, co odnaleźliśmy. Ale to, co wskazuje, największe silos betonowy, który się znajdował, znajduje się tutaj. On ma około 50 metrów długości. Tu był prawdopodobnie z kolejki, która podjeżdżała u góry, ten beton był wsypywany tutaj. Był podgrzewany do temperatury 370 stopni, zalewany wodą i w tej temperaturze około 240-250 stopni był wtłaczany pod ziemię. To jest dno tego silosa. Jeżeli tu weźmiemy teraz detektor, wszystko nam brzęczy po całej długości. Nie stać nas na to, żeby teraz to wszystko odkopać, żeby pokazać, jak to kiedyś wyglądało. To jest najciekawsze. To było kiedyś zadaszone drewnianym szalunkiem. A stąd, jeżeli pójdziemy teraz w tą stronę, wyjdziemy za chwileczkę na tak zwanej betoniarni. Jeżeli to jest betoniarnia, o której mówimy, czyli te 278 tysięcy metrów sześciennych betonu zostało wtłoczone tu. Nie na Osówce. Czyli znowuż mamy do czynienia z czymś, czego nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć. Jeszcze raz zaznaczam. Chłopaki, które stoją tam. Którzy stoją tam. Zawdzięczamy im wiele. Inaczej, powiem tak. Wielu zawdzięcza im tyle, tak minimalnym nakładem. To jest wszystko sponsorowane przez nas i to jest wszystko z naszej kieszeni. Żeby ktoś nam znowuż nie zarzucił, że my bierzemy za to jakieś ciężkie pieniądze. Robimy to sami, własnym subtem. Bez jakiejkolwiek pomocy finansowej z zewnątrz. Jeszcze raz, dla niezaznajomionych, żeby sobie zobaczyli, jak wygląda główny silos sypowy betonowy. Czyli główna betoniarnia znajdowała się w tym miejscu.